Wspólne śpiewanie, taniec, bajkowy korowód, układanie książkowych puzli czy recytacja wierszy. W ten sposób podsumowano projekt pod nazwą Literatura na pięciolinii, jaki zrealizowała Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnobrzegu. Przestrzenią łączącą wszystkie środowiska zaangażowane w słowno-muzyczny projekt był plac Bartosza Głowackiego. Przez cały miesiąc w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnobrzegu odbywały się wydarzenia w ramach projektu Literatura na pięciolinii, który został zrealizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Były to przeróżne formy i spotkania autorskie, i spotkania międzypokoleniowe, był wykład, były spotkania muzyczne. Wszystkie te spotkania miały za zadanie pokazanie wartości literatury, wartości tekstów literackich poprzez ich formę muzyczną. Liczba osób zaangażowanych w projekt przerosła oczekiwania biblioteki, bowiem we wszystkich wydarzeniach wzięło udział ponad 900 mieszkańców. I właśnie ta integracja społeczna była jednym z celów projektu Literatura na pięciolinii. Chcieliśmy przypomnieć o wartościach czytania i sięgania po książkę, ponieważ 2 lata pandemii niestety, ale uśpiły jak gdyby troszeczkę aktywność dzieci i osób dorosłych, a właściwie dzieci i młodzieży najbardziej, tą aktywność w kulturze i czytelnictwie. Stąd też ważne było to przebudzenie i rozbudzenie tych potrzeb czytelniczych i chcieliśmy to zrobić w taki sposób, niekonwencjonalny, poprzez połączenie literatury z muzyką. I wydaje nam się, że osiągnęliśmy sukces właśnie w tym. Był to strzał w dziesiątkę. Zwieńczeniem projektu był słowno-muzyczny event na placu Bartosza Głowackiego, który zgromadził wszystkie środowiska zaangażowane w realizację zadań. W trakcie eventu odbyła się prezentacja utworów skomponowanych przez tarnobrzeskiego muzyka Leopolda Miłkowskiego do wierszy pisarki Doroty Kozioł. Im szerzej otwieram oczy, tym widzę mniej, im bardziej sobie wytężam.